W nocy pogodnie i jutro też na ogół pogodnie, bo dostaliśmy się w zasięg pogodnego wyżu. Aleksandra Kostka, zapraszam na szczegółowe prognozy. Wyż rozciąga się od Atlantyku i obejmie niemal całą Europę Zachodnią i Centralną. To dzięki niemu jutro u nas sporo słońca, ale i napływ tych chłodniejszych mas powietrza. Jednak w ciągu dnia, dzięki słońcu, będzie się ono szybko nagrzewać. Dlatego mimo spływającego chłodu nie powinno nam być zimno. Ten upał spłynie do nas już na weekend. Tymczasem w nocy zaledwie 8-9 stopni pokażą termometry na wschód od Wisły. Z kolei od Gdańska po Szczecin i Poznań nieco cieplej, tam 10-11. Zanikający deszcz jeszcze w pasie nadmorskim, gdzieniegdzie na północy i wzdłuż naszej wschodniej granicy. Na pozostałym obszarze pogodnie, miejscami bezchmurnie. I takie bezchmurne niebo ma być od rana w regionach zachodnich i częściowo w głębi kraju. Z kolei na wschodzie i na północy zachmurzenie nieco większe, ale symboliczny deszcz tylko na krańcach północnych. Temperatura około godziny 10, od 15 do 18 stopni. W drugiej części dnia ma być od 18 stopni na Suwalszczyźnie do 24 w Wielkopolsce czy na Śląsku. I będzie to bardzo przyjemna środa z przeplatanką słońca i chmur. Wyjątkiem północny wschód, gdzie do tej przeplatanki dodamy jeszcze przelotny deszcz i pojedyncze burze. Ciśnienie stabilne 1007 hektopaskali, a wiatr przeważnie słaby, w czasie burz silniejszy. A mówiąc o burzach, to tych zdecydowanie więcej w czwartek. Obejmą one obszar Polski południowo-zachodniej, Śląsk, Małopolska, ziemia łódzka. To tam może mocniej padać i grzmieć. Pokropić ma jeszcze lokalnie na Podlasiu i północnym Mazowszu. Poza tym pogodnie i od 20 do 26 stopni. W piątek strefa z deszczem i burzami przesunie się na wschód od Wisły, a na zachodzie poprawa pogody. No i piątkowa temperatura ze spadkiem. Na wschodzie tylko 19 stopni, a na zachodzie 22-23. Ale za to na weekend gorąco, a miejscami wręcz bardzo gorąco. W sobotę na Śląsku przewidujemy 28, a w niedzielę w regionach południowych upalne 30-32 stopnie. Im dalej na północ, tym chłodniej. No, przy takiej różnicy 19 stopni w Suwałkach, a 32 we Wrocławiu, niestety mogą wystąpić groźne, gwałtowne burze. W poniedziałek chłodniej i już więcej deszczowych chmur na Podlasiu zagrzmi. Czyli wiosna żegna się z nami zmienną i dynamiczną pogodą. A początek lata na dzień dzisiejszy, spokojniejszy i bez upałów. Najprawdopodobniej. Do zobaczenia.